siemanko, guten morgen, warum kolażyna, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem wybierzemy się w trochę inne miejsce niż ostatnio. Ostatnio był Bałtyk, a dzisiaj, żeby trochę zmienić, będzie Morze Północne. Zapraszam. Tak jak widzicie zapewne w tytule, od tego miejsca się zaczęło, a podróż dzisiejsza właśnie zaczęła się z miejsca, w którym cały ten YouTube, zamieszanie z YouTube'em i moją osobą się zaczęło, czyli miejscowość Eichhausen. Tak, w tamtym miejscu zaczęły się pomysły z nagrywaniem, filmowaniem, z opowiedzeniem o swoim Jelitkowie i zaczęciu przygody, jak się okazuje, rowerowej, która doprowadziła mnie do takiego miejsca, gdzie za bodajże 110 dni będę uczestnikiem pierwszych w historii mistrzostw świata w ultrakolarstwie. W tej chwili jestem nad Morzem Północnym, z drugiej strony niż ostatnio, w miejscowości Cuxhaven, w miejscu, w sumie na plaży, gdzie możemy na piechotę dojść na sąsiednią wyspę, bodajże 10 km jest na nią, możemy przejść piechotą. Zaraz wam pokażę, jak ludziska tutaj sobie człapią. Można konną, nie wiem, jakie są inne opcje, ale widać pięknie tą wysepkę. No i śmiałków, którzy chodzą sobie po morzu. Tak. Fajne jest to, że można sprawdzić, czy jest odpływ, o której porze, czy jest przypływ. Ja lubię, jak tutaj jestem, jechać na ślepo i zobaczyć, co mnie spotka. A dzisiaj, znaczy dzisiaj, no w tym momencie mamy odpływ, piękną pogodę, fajnie to wygląda i opowiem wam trochę o tym, jak to Worą Kolarzyna w miejscowości Eichhausen zaczął swoją przygodę z YouTube'ami. A chyba, jak mnie pamięć nie myli, 28 lutego wrzuciłem swój pierwszy filmik, który mam do teraz. Ci, co są ze mną od początku, to wiedzą, że w tamtym roku usunąłem swój kanał pierwszy, a z tego względu, że po prostu popełniłem kilka błędów, jeśli chodzi ogólnie o YouTube, i zdecydowałem się na krok w tył. Czy żałuję? Może trochę tak, bo było tam dużo filmów, ale jak się okazuje, filmy w ogóle nie były oglądane, jedynie może tam kilka zrobiło furorę, jak to miało miejsce na przykład z Lampeczką Bontragera, i zacząłem na nowo, a okazało się, że ten krok w tył był mega krokiem do przodu, bo widzę po tym, jak chętnie oglądacie i jaki procent was ogląda filmy od A do Z. Także jestem zadowolony z tego kroku w tył. No, skończyło się. No, lepiej widać to tamto. Także ja jestem zadowolony z tego kroku i w sumie jestem tu, gdzie jestem, i bardzo z tego się cieszę. Dzisiaj z Eichhausen do tej plaży wyszło mi niecałe 60 km, średnia 24, jak jazdę pod wiatr. Oj, chyba się odwrócę, bo mocno wieje. To wyszło nie najgorzej.
kończąc wątek tego, jak to wszystko się zaczęło, to właśnie z Hechthausen wychodziły moje wszystkie pomysły typu bicie rekordów dystansu, założenie kanału, zrobienie pierwszej 140, gdzie jechałem wtedy do Bremen i z powrotem, pierwsze 200 pętelki, pęknięta rama karbonowa w fokusiku, gdzie za mocno przykręciłem, przewinęły się wszystkie rowery praktycznie, no jedynie tutaj nowy Fuji, dopiero jest tu pierwszy raz, ale nie mogło go zabraknąć tutaj na tej plaży. A tak wszystkie rowery po kolei, jakie miałem, to właśnie były tutaj ze mną. Mega sentymentalne miejsce, bo w Hechthausen spędziłem chyba najwięcej czasu, nie licząc to, ile lat żyję w Zamościu. Także to jest na mapie świata mój drugi dom, a między innymi dlatego znalazłem się w tym miejscu, że pomogła mi pewna niemiecka rodzina w tym, żeby się tam znaleźć, i z tego miejsca chciałbym im podziękować za to. Może nie będzie to w naszym rodzimym języku, ale chciałbym, żeby oni zrozumieli to, co chcę do nich powiedzieć i mój przekaz. Alex Svea von dieser Ort. Ich will euch danken. Danken für diese Zeit. Zeit war für mich sehr gut, sehr schön. In diesem Moment, wo ich hab zu euch getroffen, war auf Anfang gut für mich. Aber später war sehr schwer. Aber bei euch war bei euch war mir sehr gut. Ich wollte euch einfach. Und ich muss auch danken für am besten Tintirint in der Welt, am besten Frühstück am Wochenende mit lecker Brötchen, mit Butter, Käse, Schinken, nicht Schinken, das war Bärchenwurst und nicht vergessen, Nutella zusammen. Das war am besten Frühstück der Welt und für ja, das war am beste Zeit für mich. Und große, big, viel Danke für diese Zeit. Z tej plaży między innymi były nagrywane filmy typu kurtka z Decathlonu, waga roweru po zmianach. Ja bardzo często tutaj przyjeżdżałem, mimo że 60 km od, nazwijmy to, domu, ale klimat, jaki tutaj jest, po prostu nie daje się nie lubić. Także fajnie tutaj pobyć, pooddychać i wracać zresetowaną głową dalej do pracy. Ja teraz będę jechał z wiatrem 60 km. Może wstąpię jeszcze w miejsca, w które robiłem pętelki, gdzie padły pierwsze 200. Także widzimy się już na trasie. We'll be right back.
tutaj nie mogę zapomnieć, bo dotarłem do miejsca, gdzie robiłem pętelki. Pierwsza moja 200 i druga. Pierwsza moja pętelka. Pierwsza moja 200, gdzie pętelka miała chyba 14 km, czyli tu byłem praktycznie 15 razy. Plus druga miała chyba już 21 km. No to już byłem trochę mniej, bo bodajże z 9. Tutaj pamiętne zdjęcie z moim projektem pierwszego stroju szoso po szosie Worona Kolarzyny. Teraz tutaj przed wami najnowszy się chowa. No, jest ratuszowy. Także dla mnie te 3 lata naprawdę zrobiły dużo. Fajnie jest dzielić się z wami nie tylko doświadczeniem z choroby, ale też doświadczenia z pasji, jaką jest w moim przypadku kolarstwo. No i pewnie w waszym też, skoro tutaj też jesteście. Także 3 lata bardzo fajne, dużo doświadczeń, miłe zaskoczenia na przykład na debiucie, gdzie tu pozdrawiam pana Adriana za to, że ruszaliśmy razem i wytrzymał ze mną pierwszy odcinek do pierwszego punktu kontrolnego. Mogę też pozdrowić Justynę, gdzie fajna sytuacja była na rapie, gdzie razem w GS-ie jedliśmy, piliśmy i nagle Justyna się opamiętała, że no kurde, przecież ja ciebie oglądam, nie? Fajne przeżycia, fajne nowe doświadczenia. Także tutaj to wszystko się zaczęło. Pewnie widzicie, jak oglądacie do końca ten film, powrzucam zdjęcia stare, które gdzieś tam mi zostały, bo niestety starych filmów nie mam, ale zostawiłem sobie, jak będzie 1000 subskrypcji, mój pierwszy film, który montowałem chyba z 5 dni jakimiś pierwszymi kamerami. Może kiedyś je gdzieś tam znajdę, wygrzebię i nakręcę filmy z super kamerami za 40 euro. Także ja dziękuję wam, że jesteście ze mną, oglądacie, subskrybujecie, motywujecie, bo też myślę, że gdyby nie ten kanał i wy przed ekranami, to nie doszedłbym na pewno do takiego zaawansowanego stopnia szukania przyczyny jelitkowa, a prawdopodobnie trafiłem w punkt. Przynajmniej wiem, na czym stoję i wiem, co dalej z tym robić i jak dalej żyć. Także widzimy się w kolejnej odsłonie. Dziękuję, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!